Cześć, witam. Dzisiaj będziemy naprawiali wykrywacz metali Nocta Macro Legend. Tak wygląda sprzęcior. Co tutaj do naprawy jest? Sprzęt się włącza, wszystko chodzi, ale coś się prawdopodobnie stało z głośniczkiem, dlatego że nie ma dźwięków. Tutaj na głośniku nic nie wychodzi, więc będziemy musieli zobaczyć, czy on się sam sobie skopcił. Raczej tutaj się przerwa zrobiła w głośniku, podejrzewam, ale to mówię dopiero jak rozkręcimy, zmierzymy, będziemy wiedzieli. Często te głośniki siadają, także zobaczymy, jak on w środku, ten sprzęcior, wygląda, jak go rozłożyć. Dobra, ja się łapię za sprzęt, żeby nie przedłużać, sobie rozkręcimy. Krzyżak tam, taki zwyczajny pyk, można wziąć magnesik, żeby te śrubeczki się nam trzymały, chociaż zobaczcie, one, widzicie, one są niestety ferromagnetyczne, nie łapią. Ja sobie tutaj powrzucam je do tego, pyk, jedną mamy. Teraz tak, miernik odlatuje na razie. Teraz musimy tutaj podgrzać. Wpierw płynem trochę pociągnąć po bokach. O, tak, nie ma co się podniecać tutaj. Im więcej, tym lepiej. Nie, no jest tak, żeby to popuszczało. Chwilę zaczekamy. Ja sobie to zakręcę, bo tutaj ktoś sobie taką zrobił, tą pyk. O, jest jak jest. I teraz tak. Ustawiamy maszynę. Grzejemy. Czekajcie, ja sobie wezmę tą składkę, do tego przykleimy tą naklejkę, żeby się nie brudziła. Dobrą mamy temperaturę, 150 może być. To jest taka najlepsza, żeby nie ukarać odległość. To jest mój termometr, zobaczcie, ręka, ona tu trochę tak miesza, że po całej naklejce się rozchodzi, a nie tam. Głównie nas interesują te boki, tu mamy śrubki schowane, prawdopodobnie. Raczej na pewno. Już chyba ja będę zdjąć. Jak sobie przygotuję te, bo się nie przygotowałem tak do końca, tak naprawdę. Dobra, jeszcze zmienimy szkiełko w okularach. W końcu kupiłem sobie szkiełko, znaczy szkiełko, nowe moje urządzenie do przeglądania płyt. Bardzo dobre są te okulary, nie reklamuję tego, ale naprawdę są wypasione. Podświetlenie pierdoły, wszystko jest, tu jest wszystko regulowane. Kiedyś pokazywałem już. Tutaj sobie sam wygiąłem, to rozgiąłem, bo one są bardzo, bardzo wąskie w tym miejscu, tak w tą stronę idą. Na ciepło podgrzałem, na szerokości mam bardzo zrobione. Dobra. Łapiemy i ściągamy. Tą śrubkę wykręciliśmy pierwszą, tak jak pokazałem. Teraz tutaj musimy się dostać pod naklejkę. Niekoniecznie takim plastikiem. Najpierw będziemy musieli wziąć coś ze sprzętu tutaj bardziej takiego drastycznego. To weźmiemy coś profesjonalne. Teraz tak, temperaturę złapało. Zaczniemy sobie może od tej strony nawet. Trochę wlejemy teraz płynu z powrotem. Dobra. Poszło. Poszło. Pyk. Tak, żeby jak najlepiej, o, zobaczyć. Tu już ładnie się podważyło. To jest taka cienka moja blaszka. Specjalistyczna. Wkładamy pod blaszkę nasz teraz plastik, bo on by nie szedł wcześniej. I teraz sobie delikatnie wywalamy tą naklejeczkę. Ten plastik praktycznie służy tylko do tego, żeby... Teraz ona powinna ona się podnosić. No, służy do tego, żeby podlewać tylko tutaj ten klej, żeby on puszczał, puszczał, puszcza powoli, no.
co, żeby to się później z powrotem na ten sam klej przykleiło. Także czekajcie sobie z blaszką, rzucę na razie. Zobaczcie, to ładnie jak łapie. To już damy, żeby się nie przyklejało z powrotem. Tych pasków nawycinałem. Dobra. Tak. Trochę tego trzeba podlać niestety. Mamy. Teraz tak, tutaj też musimy na dwa baty jedziemy. Tyk. Nokta makro. O, to już tak ładnie z tego nas nie obchodzi to. Płynami wolę, dlatego że nie chcę jej wyginać tej naklejki, bo ona taka później się nie trzyma, jak jest powyginana. Płyny o swoją robotę robią. Zobaczcie, wchodzi. Teraz będziemy mieli. No, ale mogę naciągać też na ciepło. Jak najmniej szkody. Nie zawsze szybko znaczy dobrze. Różne sposoby, każdy ma swój, ja mam taki, może on jest dobry. Dobra, chodź tu. Plastiki dobre. Mniej więcej ten tego, zobaczcie, on sobie schodzi. Weszliśmy pod pyk. Jeszcze trzyma na środku. Zaraz będzie finish. Chodź tu, chodź, chodź. Teraz to też może. Dobra, ładnie sobie weszło. Tutaj widzę. Przytrzymał się. Dobra, nie szkodzi. Na razie niech tak będzie, jak jest. Tu ją przyklejamy, niech sobie leży na bok. To nam już niepotrzebne. Tak to wygląda nasza zabawa. Gdyby cokolwiek nawet się stało. Czekajcie, bo ja to muszę sobie powymieniać. Widzę już, no bo się już moje igiełki kończą. Tutaj z boku, bo żeby tych gumek nie uwalać, jedna wyszła. Druga. One zawsze zabezpieczają te śrubeczki, które są w środku. Pyk. Także dobrze jest od boku to wyciągać. Fajnie, pyk. Jeszcze tu. Będą też już niepotrzebne. To już chowam. Też to do świetnika idzie. Ta jedna. Też do świetnika połamana. Dobra. Niepotrzebne, niepotrzebne. Igły też jest niepotrzebne. Igła jeszcze się przyda później, ale dobra, teraz nie wiem, jak się zakłada, to fajnie jest odpowietrzyć. Dobra, co, jedziemy. Magnes był niepotrzebny. Widzicie, się przygotowałem. Ostro, ale to nie do tego sprzętu. Jak zaklejki mam, ten klej zejdzie, to można sobie też przecież wziąć naklejki te dwustronne, bo tutaj akurat nie musi być nie wiadomo co, to jest tylko przyklejane do szybki. Coś tam zabezpiecza, trochę te śruby może, no też. Ale krzywda się nie stanie, jak tutaj przykleicie jakiś taki inny M3 klej albo coś. Dobra, tutaj mamy to. I co, ja obstawiam, że głośniczek poleciał. No ale zobaczcie, chodzi o to, żeby mam tutaj w środku wygląda sprzęt. I też tą blaszkę użyjemy, bo jest bardzo cienkie, widzę. Żeby jak najmniej z tej strony możemy też spróbować.
podnieść muszę. Czekajcie, żeby jak najmniej szkody robić. Tu można od tej strony też. Siódma jest zgięta. Zbarte ma, dobra, nie ruszam od tej na razie. Pyk. Dobra. Jeszcze. Kara się robi, to tak, z tym, tą grubszą spróbować można. O. Tu rozwarstwiliśmy, teraz odbijemy się jeszcze tym. O, rozwarstwia się już. To jak już weszliśmy tak, to wystarczy. Ile tych wkładek, tak, o, to wkładka. Nas naokoło, tak żeby ładnie równo się rozwarstwiało. Tu przejeżdżamy, tu coraz bardziej, teraz tak. Dupy nie urywa. Już ładnie zaszło, zobaczcie jaką szczelkę ładna. Tu są te piny, tak, skoble nam wyszły. Przerzucimy, żeby było ładnie na jedną stronę wszystko. O, tak. Gumki muszę sobie odłożyć, też tutaj do tych, bo nie chciałbym pogubić. To też spłada. No i zobaczcie, sprzęt tak wygląda w środku. Od razu, żeby było wiadome. No co on? Więcej pokazywać? Tam od strony wyświetlacza nie będę tego rozkręcał, bo nie ma sensu. Ładnie tutaj widzę, jest czyściutko. Ten smar widać jest na brzegach. Zobaczcie. Nie wiem czy widać będzie. Tu jest na tej uszczelce, także szczelny na pewno. Ta część tak wygląda. Nie ma żadnego zalania, nic tu nie ma. I tu będziemy musieli zaraz sprawdzić głośniczek. Będzie zabawa. Tak to jest. Nie wiem czy teraz baterię wywalić. Pierw sprawdzimy ten głośniczek. Tu mamy wtyczkę, ciągniemy ją, tak, tu jest wtyczka od głośnika, zaraz włączymy szybko, tak, tak, zachowamy miernik, zobaczymy co nam pokaże, czy coś tu się dzieje, czy nie, dawnałamy, tak, wpinamy się tu, ustawiam na to, że głośnik, nie ma głośnika, no nie ma głośniczka, widzicie. Podłączyłem się pod piny, żeby się upewnić, to jeszcze tutaj mamy takie metalowe wyjścia od tych pinów. Choć to, bo tam nieraz może być tak, że końcówka niby jest ostra, nie dociera tam, gdzie powinno. No to ewidentnie, zobaczcie, nie mamy nic, jest cisza. Tak powinno być, o, może nie tak, ale jakieś omy powinny być, 8 omy albo coś, nic nie ma. 8, 4, nie ma nic. Lipa. Dobra, głośnik jest do wymiany. To jak zawsze to samo. Do wymiany głośnik jest. Jednak się przydadzą te nasze do wciągania bzdety. Teraz tak. Bateryjka musi lecieć. Nie podgrzewam, na razie spróbuję tak bez tego. Nie ma filozofii, zobaczcie. To są takie gówna. Odczep się, odczep. Wciskamy, tu poszło. Tutaj czujnik. Czujnik razem z baterijką. Troszeczkę inaczej nam to wygląda. No i to całe musimy wypierdzielić. Tu będziemy podgrzewali i będziemy się bawić. Zbudowanie. Dobra, ja sobie tu przygotuję, chociaż nawet już teraz mogę się bawić, tak. Podgrzewanie. Podgrzewacz sobie zrobimy na tej wyszy. Wentylację od razu włączamy. Pyk. Czekajcie, sobie postawię. Maska w ruch. Tak zabezpieczają z tej strony, nie wiem po co to.
Chyba, żeby nikt głośnika nie mógł wyciągnąć za prosto. Podgrzewamy, tę setkę ustawiłem na razie 100 stopni, ale to będzie trzeba ustawić więcej. Topimy ten klej, bo tego całego już ruszyć będzie. Wiecie co, ja sobie tu zmienię, żeby mi się nie sypało do tych przegródek, bo to później jest Meksyk z tych. Trzeba podgrzać. Setka może być za słaba, 150 robię. Jednak za słabo. Może wielica niestety. O, już coś się dzieje. Czekajcie, żeby sobie tutaj nie wrzucać. Odrzucę to, tak, żeby mi tu nie wchodziła ta żywica. Czekajcie. To nie na tym polega, żeby sobie nas naśmiecić wszędzie. Tutaj narzędzia zabezpieczę. Dobra, tutaj już może lecieć wszystko. Nie przeszkadza. Dobra. No i taka żmudna robota, tak? Widzicie. Musimy do samej pokrywnego przodu wywalić. Zobaczcie, jak głęboko to jest. Nie wiem, czy widać. Aż tam daleko trzeba to wszystko pousuwać naokoło. Trochę zabawy będzie. No ale cóż. Nie może być za prosto. Mówię, nie wiem, po co oni tutaj tą dają na zewnątrz obudowę. Nie wiem, co im to daje. Chyba po złości właśnie wymyślili jakiś patent. Myślę, że to jest zarąbiste. Jeszcze dają takie głośniki, które widzicie, padają. Często w tych notach słabe jakościowo po prostu i tyle. Ciężko tutaj dojść. Tylko głośniczek do wymiany. Głupi głośniczek, o i tyle, robot. Później to trzeba będzie wiadomo zakleić jeszcze, ale my już nie popełnimy tego błędu, co oni. Wystarczyło to nawet nakleję na ciepło. Nie wiem, cokolwiek zrobić, ale nie takim czymś. Nie żywicą. Bez przesady. Ja pierdzielę. Kurde, ani z tej strony nikt tego nie wgniecie. Tu jest ta membranka plastikowa. Woda się tam nie ma szans dostać. Nie rozumiem, po co to jest tak zrobione. Czekajcie już. Muszę to tak w ten sposób podgrzać. Ciężko strasznie tu jest dojść do tego. Tak. Tak się nie chce. Musi być grzane, nie chce się tak od tego wyrwać. Nie tak łatwo, no nie odchodzi, musi być grzane. Znowu nie może być za mocno, bo żywica ma wyższą temperaturę niż ten plastik. Się topi moment. To dam za dużo do żywica. No, teraz jak na bieżąco dostaje temperatury, to schodzi. Cały czas musi być temperatura. Ja pierdzielę.
Mam taką inną dyszę, ale już nie będę, nie będę z nią tu walczył. Już tak zacząłem, tak to skończę. Taką zagiętą, ona by bardziej mi tak może pokierowała. Nie, dobra, już jej nie biorę, bez sensu. Już tyle się namęczyłem, to już dokończę w ten sam sposób. Tutaj już będzie lepiej, bo nie mam tak się jak zaprzeć, a to mówię, cały czas musi być grzane. Mamy radę teraz. Tak. Nie, to wyskrobię do końca, bo ja widzę. On pokazuje, że to jest taki hops, jest mi zabawy z tym po prostu. Jak ktoś myśli, że jest prosto, to nie jest tak. Dobra, jesteśmy tutaj. Jeszcze kawałek. Już tak mówię, łatwiej ta strona. Muszę uważać, żeby się też nie poparzyć, bo jak pod kamerę, bo już się poparzyłem właśnie, gadka o poparzeniu i wystarczyło, żeby ściągnąć to zło na siebie, złą energię. Tylko powiedziałem, się poparzyłem. Taki kawał zrobiłem bez poparzania. Nie wywołuj wilka z lasu, mówią. Było dobrze. No tam jakoś specjalnie się nie poparzyłem mocno, ale no, poczułem. Zobaczcie. Polega tutaj jest tak. Teraz tak, ja muszę... Dobra. Czekajcie, sobie to wysypię. Tutaj też. W tym razie pozbędziemy się tego syfu. Oj. Chociaż jeszcze z tej strony pomęczymy. No nie wiem, to czy się będzie nam tutaj miało przydać. Ale... Teraz te kabelki też musimy, jeżeli chcemy, to tak jak trzeba, to musimy to odbezpieczyć. Trzeba delikatnie, żeby nie uszkodzić. Co oni zrobili, patrzcie.
co za gnus. Czekajcie, bo to jeszcze tutaj jest jakiś. O, tak. Teraz trochę damy tego, żeby to przeszło. Przeszło nam tylko malutko. Czekaj. Diskuj. Teraz. Dobra, zrobię tak. Mówię, to i tak będzie trzeba lutować. Ja muszę tutaj się pozbyć tych kabli, te dziurki zrobię większe. Ale zostaniemy na oryginalnych kablach, nie będę kombinował. Zobaczcie, oni to przylutowali, te kabelki pozaklejali to wszystko jako całość. No i musimy się dostać tak, żeby przywrócić to wszystko. Zmienimy zaraz głośniczek, będzie ładnie. Tak? Dobra, jeden się wlutował. Teraz drugi, chodź tu. Co oni tu narobili? Klej dam, dawaj, prymus. Nie ma czasu, dawaj, no. Dobra, mamy cię. Dobra. Musimy te kabelki wyjąć. Tak się nie dało, no to takie wyciągamy, o tak. I drugi też tutaj. I tu zrobimy te dziurki większe po prostu, żeby można było sobie ładnie manipulować. Zobaczcie, te dziureczki to teraz. Jedna, druga, to i tak będzie zaklejane. No i ładnie, mamy dwie dziury. Teraz z powrotem. No, ale to już inaczej. Dobra. O, tak może zostać. Chociaż, żeby przyłtować, można było tak, jak powinno być. No i co? I tutaj dalej zobaczyć. Głośnik, żeby wyjąć. Będziemy dalej tutaj grodzić w tym kleju. Czekajcie, ja sobie przyniosę głośnik. A sprzyjmy. Dopasujemy taki tego typu. Ja mam trochę lepszy. Jak no, to jest pół wata, ale dziady. 6. Ile on ma? 6, dobra. Dobra, jesteśmy z powrotem. Damy taki głośniczek. Będzie solidniejszy. No, elegancko. Będzie piał, jak należy. Tego nie wiem, czy go wypluć, wyrzucić od razu. No i go wyrzucam. Się nie będę z nim cacał. Chyba to wykruszymy tak. Dobra, wyciągnęliśmy od razu tak. Muszę sprawdzić teraz jeszcze, czy nam tempo wejdzie. No i czy tak. Tu z tym się zgodzi. A, zgodził się z tym, dobra. I to robiliście. Tutaj jeszcze poprawimy trochę. Te resztki, dobra. Jest ok. Poprawiamy te resztki. Tego kleju. No nie przeszkadzały też. I ten cyk. Dobra. Tu jest gites. Co to jeszcze mamy tu?
jest równo. Chcę, żeby się po prostu oparł tutaj na tej podkładce ten nasz nowy głośniczek i tyle. Dobra, tam się nie muszę już srać, z tego nikt nie będzie tutaj jadł. Teraz tak, tak. Wyczyścimy. Ok, wróciłem. Musiałem wyczyścić ten cały syf. Tutaj powpadały te resztki żywicy wszędzie. No to później by w środku latało po co. A teraz będziemy kleić, to akurat idealnie będzie wyczyszczona. Nie wiem, tutaj damy sobie tego. Tu, na ten plastik, tego nie usuwałem jeszcze, to poprawię, o, pyk. Na ten plastik, zobaczcie, tutaj dam kleju takiego specjalnego do klejenia wyświetlaczy, sprężystego, takiego ala silikonowego, żeby pomiędzy tym, a tym plastikiem, a tą membraną nie wchodziła woda po prostu gdzieś tutaj, żeby tu nie pływała woda w tym kanale, tak. Zakleimy, a później zakleimy z zewnątrz jeszcze tym ciepło klejem. Rukawice wyłączam, bo to na razie tylko zżera niepotrzebnie prąd. No i dobra, mamy klej. Tutaj damy go trochę. Czekajcie, sobie to wyczyszczę. Tutaj damy na ten. Naokoło ładnie. Tak będzie wszystko zalane, ale dałem do środka, że mówię, tam po bokach i ten klej nie chodził. Trzeba tu nie zrobić. Tak. Też chciałem powiedzieć, woda niech nie klei. Dobra, tu mamy jeszcze poprawki jakieś takie, wszędzie musi być poradzone. Tu na głośniku jeszcze na tej... Ćma mi tu wleciała, co to jest? A, jakaś ćma. Tu na tym głośniku też, tu naokoło tej ramce musimy zrobić klejem, żeby one się ładnie złapały. Czy to będzie szczelniejsze, bo nie chcemy wody w szczelinach po kleju, po tym, po tej żywicy całej. Do elektroniki, tak jak powiedziałem, nie weszłaby, ale jakoś tak wymaga to, żeby to zabezpieczyć, bo wcześniej było to z żywicą, to było szczelne, a teraz jednak tam jakieś szczeliny, tak jak powiedziałem, będzie wchodziła ta woda i nie chcielibyśmy tego, żeby tak było. Nic tu już nie będzie wchodziło. Dobra, tu mamy gotowe, ja sobie to zakładam. Przygotuję sobie klej, ten na ciepło, nie, na ciepło go zaleję. Dobra. Nie będę zalewał tych cykloli, bo to bez przesady. Można jaja robić, ale nie po kolano. Nie będę tych ich zalewał, bo to trochę przesadzili. Teraz tak, tu potrzebujemy
Zrobimy się tak i go wstawimy tak. Jeszcze czekam chwilę, żeby ładnie wszystko było. Dobra. Sekunda. Spauzuję, bo mówię, chcę 10 minut poczekać, aż on ładnie zacznie zastygać. Jedna i druga strona, wtedy dociśniemy, będzie igła. To już wyschło. Teraz tak, zacznie wyschło. No, zaraz jak naokoło, tak, że można już go łączyć jedną stronę z drugą, tak jak mówiłem. Sorry, teraz tak, tak, żebyśmy mieli idealnie w tą stronę równo. Czekajcie, bo nie chcę dać gafy, on już tu łapie, zobaczcie. Dobra. Tak jak symetrycznie musi być. Dobra, ładnie mamy. O, ale złapał. Pięknie. No zobaczcie, to czarny, elegancko. Tu z tej strony to złapało. Myślę jakoś zalać to, tylko nie wiem. Takie zrobiłem paski w międzyczasie, jak to schło. Zobaczcie, z tego kleju na ciepło, czarne. Myślę, że my tutaj... Dobra, będziemy starali się stopić je tutaj. Czekajcie, bo też nie chcę zrobić... Nie damy radę. Mniejszą tą dam, mniejszy nawiew. Nie chcę po prostu tam te dziurki te dmuchać. Tylko bezpośrednio na klej. Dobra. Ładnie zatapiamy. Dobrze zrobiłem. Bez skitu. Elegancko. Czekajcie. Gdzie jest twój łóżko? O. I elegancko. Tak, żeby tu zatopić tylko. Ostatnia faza już. Tylko żeby się to zalało ładnie. Nie ma co się podniecać. Wyrównane ładnie złapać. I kończymy na dzisiaj to pyk. Dobra. Przygotować, zakleić jeszcze tu końcówkę. Widzicie, taka bzdura, tyle zabawy, no. Dobra, teraz tak, te kabelki, wtyczka. Tutaj przymkujemy już głośniczek. Ten plastik będzie na to szedł. I tak to wygląda na końcu. Już jest zrobione. Sprawdziłem miernikiem, także głośniczek na pewno tutaj jest wszystko połączone ładnie. Te kabelki, tak jak powiedziałem, pozalewam, więc pozalewałem tutaj ładnie te dziurki też klejem na ciepło wszystko. No co, podłączamy i przetestujemy, jak to funkcjonuje. Bateryjka z naszymi klejami. Baterię to będziemy już wpiąć może. Pyk. Teraz tu w tyczuchach. Pyk. Dobra, czujnik podłączony. Raz. Speaker tam, gdzie powinien być. To wszystko tutaj tak, jak należy. Głośniczek funkcjonuje ładnie. Hi, hi, hi. Fajnie to.